Cześć, nazywam się Marcin Gałażyn i pozdrawiam wszystkich serdecznie z Centrum B7 w Nowej Hucie w Krakowie. Zapraszam Was wszystkich do mojego studia na cykl filmów, w których postaram się wyjaśnić Wam, na czym polega system MIDI i jak w prosty sposób komponować własne dźwięki, komponować własną muzykę przy użyciu tego właśnie systemu. To nie jest trudne. Zapraszam serdecznie. Witam wszystkich. W tym odcinku pokażę Wam, jak zmieniać i odpowiednio ustawiać tempo w swoim projekcie, który tworzycie. Sprawa jest bardzo prosta, chociaż niektórzy mają dosyć duże problemy ze zmianą tempa. Czyli powiedzmy, jeżeli utwór, który komponujecie, utwór, który robicie w projekcie, ma ustawione jakieś tempo, tu w tym przypadku 64, i nagle jest zupełnie inna fraza, w zupełnie innej stylistyce i dany fragment potrzebuje sobie zmienić tempo, przyspieszyć albo zwolnić. Kilka z osób z Was pytało mnie, w jaki sposób to zrobić i doszedłem do wniosku, że muszę Wam to pokazać, bo część z Was po prostu przy zmianie tempa otwiera zupełnie nowy projekt, tworzy go w innym tempie, później robi z tego wave'a i przenosi to do innego programu, przenosi to do innego projektu już w zupełnie innym tempie, bez zmiany. To jest dosyć droga pod górkę i taka dosyć, nie wiem, pokrętna filozofia. Trzeba wykorzystać opcję zmiany tempa. Tutaj widzicie zegareczek, który sobie wciskamy i powiedzmy, tu mamy jakiś fragment fortepianu nagrane na dwóch ścieżkach dla wzmocnienia, ale dajmy na to, że puścimy sobie jedną. Tempo 64. No i tak to sobie gra. No i powiedzmy, że teraz chciałbym dograć jakiś fragment w tempie znacznie szybszym. No co robimy? Powiedzmy, że w tym momencie się fragment kończy. No teraz dla przykładu skopiujemy. Skopiujemy ten jeden fragment. I go przeniesiemy. Zaznaczamy plusik z punktu, w którym zaczynamy nowe tempo projektu i kolejny plusik, albo dajemy punkcik w miejscu, w którym się dany fragment kończy. Łapiemy kreskę poziomą i odciągamy sobie głośność, nie głośność, a celowy tempo. 300 to może troszeczkę za dużo, ale powiedzmy sobie damy do 200. Sami widzicie, jakie to proste. Możemy to jakby powiększać, rozszerzać, ale doszliśmy do wniosku, że musimy zmniejszyć jeszcze ponownie czarkę. No to znowu sobie zaznaczamy w ten sam sposób. Zmieniamy to po prostu 16. Sami widzicie, jakie to jest podręczne i dosyć użytkowe, przydatne. I wracamy do strony tempa. Ta funkcja jest niezbędna do sprawnego operowania w projekcie. Tym bardziej w przypadku, kiedy robimy kompozycje dosyć złożone, dosyć skomplikowane rytmicznie. Funkcja niezwykle przydatna i wręcz potrzebna do opanowania. To tyle. Dzięki za pierwsze. Papa, do zobaczenia. Kultura pod drzwi. Od słów do bitów.
projekt zrealizowany przez Stowarzyszenie Centrum B7, dofinansowany przez Narodowe Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci. Nowa Huta 2020.